Dzień dobry. Dzień dobry. Coś było biegane dzisiaj? No było troszkę. A tu jakieś zawody tutaj się odbyły? A nie wiem, my tak przyszliśmy pobiegać. Parkio, co niedziel, co sobotę o 9. I jak się zakończył? Jakim wynikiem? Równy. Ten sam czas uzyskaliśmy. Ale żeście się umówili na trasie? Tak, jak ciebie zobaczyliśmy. Ale poważnie pytam. No tak. 300 metrów przed metą się mówiliśmy, że razem biegamy razem na metę. Ponieważ biegło nam się bardzo dobrze, każdy z nas coś w tym biegu dał, prowadził, druga osoba prowadziła, druga osoba odpoczywała, druga osoba odpoczywała, wzajemnie się wspieraliśmy i postanowiliśmy, że razem biegniemy na metę i to było dobre wyjście. Ale to chyba pierwszy raz w historii tutaj tego biegu. Chyba tak. Nigdy się tak nie zdarzyło. No prawdopodobnie, ale czasem trzeba się pobawić troszeczkę, a nie się ścigać ciągle. A trzeci zawodnik daleko był od was? Tomek jakieś, Tomek? Z pół minuty jakieś, nie? Coś takiego. 18 miał ileś. A jak czasowo wyszło dzisiaj na mecie? Jak czas było? 17:30. Czyli dobrze. No dobrze, równo nam się biegło, postanowiliśmy, że biegniemy razem. Dlatego, że cały dystans równo biegliśmy i chcieliśmy równo. Więc. Dobra, a powiedzcie o najbliższych planach biegowych. Macie jakieś plany? Półmaraton gdański, ja. Ja tak samo, a potem bieg niepodległości biegniemy. Ale półmaraton biegniecie na jakieś czasy, czy biegniecie za zająców, czy jak to będzie wyglądało? Ja biegnę rozrywkowo. Rozrywkowo. Ja biegnę na swój rekord. Czyli? Między godzinę 20 a godzinę 22. 20 godzin 20. Jest fajnie, bo będzie właśnie zając na godzinę 20 i to mi bardzo pasuje, bo zbytnio się dobrze nie czuję. A nie będę musiał patrzeć na zegarek. No to życzę powodzenia. Dzięki. I do następnego razu. Okej.